Witam wszystkich, moi kochani. Trochę się cofnęliśmy w czasie. Jest około troszkę po godzinie 14. Właśnie wyszedłem z roboty i jadę pod Szymona, pod M1. Chwilkę tam będę jechał. W ogóle dzisiaj byłem bardzo zmęczony rano. Chciałem wam pokazać ciemniejszą stronę żużla amatorskiego, czyli to, że jak się na jeden dzień jedzie do pracy, po pracy do nocy się robi motor, to na drugi dzień się wstaje jak zombie, a jeszcze trzeba zapakować ten motor i jechać do pracy i potem jechać do Zielonej Góry na trening. A z Poznania do Zielonej Góry to każdy wie, ile jest. Więc o tym powiem trochę później. Nie pokazałem wam tego, bo w sumie nie będę was załamywał, że to jest takie straszne. Nie wiem, czasami jest. Dzisiaj Zielona Góra, huragan zmian, nowa rzeczywistość, można tak powiedzieć. O wszystkim powiem już w dalszej części. Lecę po Szymona. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. Lecimy autostradą A2 już, płatną. Kto burżuazji zabroni? Jest Szymon. Siema, siema. PTK było piątkowo. Chłopaki z piątkowa, wiadomo o co chodzi, jak to jest z Poznania. No i zamieniliśmy się. Ja zaraz sobie będę jadł, trochę odpoczywał po robocie. Więcej powiem wam, gdy przejedziemy już na ziemię lubuską, ponieważ chcę wam coś pokazać. Pewnie już większość osób z was to widziała, która się żużlem interesuje, bo nie wiem, czy sąsiadów z północy województwa lubuskiego za tą akcję pochwalić, czy jeszcze bardziej znienawidzić. Także pokażę wam dalej, teraz idę jeść i zmierzamy do Winnego Grodu. Już jesteśmy na ziemi lubuskiej, lecimy. W ogóle dzisiaj brawa jeszcze dla Szymona, ponieważ jest on na urlopie wakacyjnym i to takim legalnym, a nie na El Cuatro, jak to ma tutaj w zwyczaju robić nasze społeczeństwo. Pozdrawiam wszystkich, którzy mają jaja i tak robią w ogóle. Pozdrawiamy Łysego z KP. Przede wszystkim. I wszystkich kolegów z kompanii piwowarskiej. Ponieważ tam się poznaliśmy, tam zaczęła się nasza znajomość, właśnie. My byliśmy pierwszymi, którzy przeszli na ty, kurwa. Zanim dostało się modne, właśnie. I tak, o, tutaj chciałem wam zawsze to pokazać. Pięknie widać Świebodzin, tam jest Jezus. Nie jesteśmy w Rio, w razie czego to jest Polskie Rio. Polskie Rio Grande, tequila i tak dalej. Chciałem jeszcze wam powiedzieć to, co na początku mówiłem o tej ciemniejszej stronie żużla amatorskiego, czyli o piekielnym zmęczeniu czasami, które dopada i no naprawdę jest czasami ciężko. Rano wam tego nie nakręciłem, ale może kiedyś jeszcze to nakręcę, gdy będę podobnie. Mocna kawa w robocie, zimny prysznic rano i po robocie też zrobił swoje, żeby się rozbudzić. Myślę, że trening odjadę ok, bo na treningu już jak się człowiek siądzie na motor, to adrenalina skacze i tak dalej i jest się pobudzonym. Gorzej z bólami mięśni czasami, no ale tak widać, że da się przeżyć. Dzisiaj jest wtorek. Który lipca nie pamiętam, ale 26 lipca. 26 lipca dzisiaj jest. I to mówiłem, że w nowej rzeczywistości chciałem ogłosić wam, ci którzy obserwują mnie na Instagramie bądź na Facebooku, a ci którzy nie obserwują, to zapraszam. Zmieniłem drużynę, jestem teraz zawodnikiem huraganu Zielona Góra. Zielone miasto w chmurach, Z-I-E-L-O-N-A-G-I-O-S, kresko mera. Zielona Góra. Jest mi niezmiernie miło, ponieważ no wiecie już, że stamtąd pochodzę, bo kiedyś mówiłem, do Zielonej Góry z Jasienia, 68320 Jasień, proszę sobie to sprawdzić na mapie. Stamtąd pochodzę ja, jedyny w żużlu amatorskim vloger pokazujący żużel amatorski na całą Polskę, właśnie pochodzi z Jasienia. Także sprawdźcie Jasień od J do N i z kreską, jak w Poznaniu. I jeszcze
I tak, zmieniłem tą drużynę, bardzo jest mi miło, że będę w ogóle w zielonogórskim speedwayu brał udział, że będę go współtworzył, że tak powiem, ten amatorski speedway oczywiście, nie? No przy meczach też będę mógł pomagać, także fajnie, jaram się w ogóle tym. To w ogóle ta cała akcja wyszła spontanicznie, ale generalnie bardzo się cieszę, że tak się stało i w ogóle ekstra. A czemu zmieniłem klub, to ludzie, którzy mają wiedzieć, to wiedzą. I nie będę musiał może podań już robić do grup wyżej. No, także tak. I zaraz wam coś pokażę, co wymyślili gorzowiaki. Pozdrawiam generalnie wszystkich z Gorzowa i nie to, że ja was... Kiedy jakoś dziecko, no to inaczej się na to patrzyło. Teraz normalnie, że z wami w symbiozie, wiadomo, jak się zostało wychowane, to tak jest. Tak, Szymon do Legii. Szymon Legi raczej, mocne słowa. Raczej też mnie nie lubią. Ale jakby ten, ale tak, jedziesz A2, dojeżdżasz do Warszawy, a tam baner. Jeśli pragniesz mistrzostwa Polski, zawróć. I ciur. A jakby to walili, to było dobre. To zaraz wam pokażę baner. Przygrywa nam Sokół, a propos Warszawy. A propos, że z Poznania nie lubią Legii, ale słuchamy warszawskich hip-hop Sokoła, a byłem za to na, znaczy ostatnio, jakiś czas temu na koncercie Sokoła. Sokół potwierdzi, że on ma w dupie, gdzie są jakie kluby. I ja go właśnie w tym popieram. Skończę już pierdzielić, bo za długo. Zaraz wam pokazuję baner. Za daleko nie odjechaliśmy. Właśnie to. I to, cyk. Ja nie wiem, czy to jest za tą flagę tylko falubas. Hej, co wam, dlaczego tak? Ale flaga tylko falubas była lepsza, bo na waszym sektorze żeśmy to zrobili. Znaczy ja tego nie robiłem. Robili to kibice inni z Zielonej Góry. No ale była ta akcja wtedy na całą Polskę to była akcja. Teraz się z wami rozłączam i widzimy się na ulicy Wrocławskiej 69 w jednej ze stolic województwa lubuskiego, czyli w Zielonej Górze. Już park waszy, motocykl rozgrzany. Zaczynamy trenowanko. Jedziemy zaraz na pierwszy wyjazd. Mam dzisiaj nowy hak. Nowy stary, bo testowałem go na poprzednim treningu. Pokażę wam zaraz, jak to będzie.